Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie na temat instalacji starych lub bardzo starych kart Broadcom Wi-Fi na systemie Mac OS Sonoma. Jest to jakby kontynuacja odcinka, który był zamieszczony 2 miesiące temu i cieszy się dużą popularnością. Tak więc stwierdziłem, że warto rozszerzyć temat na karty Broadcom Wi-Fi jeszcze starsze, które kiedyś były kompatybilne różnymi systemami Maca, natomiast straciły kompatybilność wraz z nadejściem Sonomy. I tak, zobaczymy sobie tutaj teraz chipsety, które były kompatybilne z różnymi systemami Maca. Ostatnio zajmowaliśmy się właśnie kartami, które były kompatybilne z Venturą i straciły kompatybilność w momencie wejścia Sonomy. Natomiast dzisiejszy odcinek jest na temat kart, które kiedyś były kompatybilne z Big Sur, Monterey, Catalina, Mojave, czy tam jest też jeszcze starszymi systemami. I zajmiemy się dzisiaj kartą dokładnie BCM94331. Oczywiście, jeżeli macie jakąkolwiek inną z tych kart, to warto spróbować z tego sposobu. Większość powinna tutaj działać. Teraz tak, jak rozpoznać taką kartę? Tą kartę możecie rozpoznać stosując na przykład program Hackintosh Tool, który dokładnie Wam określi, jaką kartę macie w Waszym systemie. I tutaj szukamy sobie, wchodzimy z zakładki PCI Express i szukamy sobie karty Broadcom. Tu jest karta Broadcom BCM4331. Tak więc łatwo sprawdzić właśnie chipset grafiki, abyśmy wiedzieli mniej więcej, no, z czym mamy do czynienia. I teraz tak, zabieramy się już za instalację. A więc podstawa to przygotowanie systemu do tego celu. Otwieramy tutaj program OpenCore Konfigurator. Montujemy partycję EFI dysku systemowego. Tutaj, by się Wam to nie otworzyło, to wchodzicie w EFI, OC, no i oczywiście config please należy otworzyć. I w tym pliku zmieniamy tak, w zakładce MIST, wiadomo, w security musi być Secure Boot Model wyłączony. To jest bardzo ważne. W NVRAM z kolei w CSR Active Config włączamy SIP, czyli tu musi być 0.308.0.0.0. Tutaj wpisujecie taką wartość. Ja to wszystko jeszcze podam w pliku README, tak dla pewności. I następnie musimy się zająć włączeniem AMFI. Czyli tak, wchodzimy również w partycję. Wchodzimy do partycji EFI, tutaj otwieramy OC i musimy tutaj dodać tekst AMFI, który nam wyłączy po prostu. Tu Wam przygotowałem cały zestaw takich tekstów katalogu drivers i tu jest właśnie AMFI pass tekst. Wrzucamy do katalogu tekst tutaj. I teraz tak, musimy sobie otworzyć tutaj plik config please. Config please otwieramy. I w zakładce kernel musimy przenieść ten tekst tutaj. On powinien być w zasadzie na końcu. Najlepiej dać to sobie na koniec. I teraz zapisujemy to ustawienie OpenCore Konfigurator przez save. Mamy zapisane. I teraz zrestartujemy sobie system. I ważne jest, żeby zresetować NVRAM. Tak więc reset NVRAMu to jest jeszcze podstawa, żeby te ustawienia w NVRAM zadziałały. I jesteśmy już po restarcie systemu. I teraz tak, musimy użyć program OpenCore Legacy Patcher. Tu jest wersja 1.4.3 aktualnie, który nam przywróci sterowniki z Ventury.
Klikamy tutaj na post install root patch. I to jest właśnie przygotowane w patche dla naszego systemu Modern Wireless. Klikamy na start root patching. Dajemy yes. Hasło tutaj wpisujemy. Tutaj czekamy chwilę oczywiście. I teraz oczywiście restartujemy. I wracamy za chwilę do systemu. I teraz tak, znowu jesteśmy po restarcie systemu. Zobaczymy, co się tutaj zmieniło. System report, Wi-Fi. No oczywiście Wi-Fi jest dalej tutaj nieobecne. Czyli przystępujemy do instalacji dalszych sterowników. Wchodzimy jak zwykle w OpenCore konfigurator. Montujemy partycję EFI dysku systemowego. I teraz instalujemy, no, że tak powiem, pierwszy zestaw sterowników, które niestety sprawdzają się tylko w przypadku najnowszych kart Broadcom Wi-Fi w katalogu KEXT, do katalogu KEXT jak zwykle. Tutaj te sterowniki macie przygotowane w plikach, które można ściągnąć z mojego serwera i pierwszy zestaw tych KEXTów to jest Wi-Fi KEXT, tak sobie tutaj nazwałem, iOS Skywalk Family KEXT i tutaj ten drugi jeszcze. Na razie te dwa instalujemy. Wchodzimy jak zwykle w zakładki kernel i tutaj przenosimy te keksty. Ważna jest kolejność oczywiście, czyli najpierw tak Skywalk Family tutaj, dajemy go na niżej, drugi kekst. On się dzieli tutaj automatycznie na dwa takie keksty oddzielne. Ja to może to poszerzę właśnie. I tutaj w każdym z tych kekstów w minimum kernel trzeba wpisać 2300. To ograniczenie 00. 2300. Teraz przechodzimy do zakładki blok tutaj. I tutaj będziemy się posiłkować naszą ściągą. I właśnie tutaj musimy dodać taki wpis jeszcze, to jest bardzo, bardzo ważne. Mianowicie tutaj sobie kopiujemy, copy. To będzie w pliku readme oczywiście wszystko. No komentarz to nie jest ważny, ale też go sobie skopiujemy. Copy. Tutaj minimum kernel, jak zwykle, dajemy 23.0.0. Tu dajemy exclude, enable. I tu jeszcze na x86 dajemy to wszystko. To sobie zapisujemy. I restartujemy nasz system. I znów jesteśmy po restarcie systemu. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Sprawdzamy tu Wi-Fi w raporcie systemowym. No niestety nic nie drgnęło. Bluetooth też jest nieaktywny. Czyli znaczy się, te sterowniki nie są jeszcze wystarczające. Przystępujemy do dalszej instalacji. Czyli jak zwykle otwieramy partycję
EFI dysku systemowego. I tutaj dodajemy kekst właśnie do starych kart Broadcom. On jest z katalogu Old Wi-Fi Kext. Airport BRCM Fix Up Kext. Tu go sobie kopiujemy. Następnie otwieramy plik config plist. Właśnie. Wchodzimy do zakładki kernel. I tutaj warto wiedzieć, że ten airport BRCM, on utworzy takie jeszcze dwa jakby podkeksty. Zrobimy sobie tutaj miejsce 2, 3. Dobra. Wrzucamy go tutaj. Oj, widzicie, tutaj jest ten kekst główny. I potem mamy jeszcze dwa takie injektory. Kolejność jest tutaj ważna, także no mniej więcej w tej kolejności. Puste miejsca możemy sobie usunąć. I teraz tak, ważna sprawa, że ten Airport BRC4360 injektor musimy wyłączyć i to jest podstawa. Musi być wyłączony, na czym system nam się nie wstanie. Ten oczywiście jest włączony, ten jest włączony, natomiast to musimy wyłączyć. I teraz tak, znowu sobie tutaj zapisujemy. I restartujemy system jeszcze raz. I znów jesteśmy po restarcie systemu. I teraz widzicie, coś drgnęło. Wi-Fi jest aktywne, zbiera wszystkie sieci tutaj. Sprawdzimy sobie jeszcze w raporcie systemowym, jak to wygląda. Wi-Fi. No i właśnie. Jest tutaj wszystko, czego potrzebujemy. AirDrop. Wszystkie sieci nam ładnie zbiera, czyli instalacja Wi-Fi została tutaj zakończona. Wszystko jest ok, można powiedzieć. Natomiast został jeszcze Bluetooth i zobaczmy sobie tutaj na Bluetootha. Bluetooth dalej nie jest rozpoznawalny i teraz będziemy instalować sterowniki właśnie do Bluetootha na tej karcie. Czyli tak, znowu Open Core Konfigurator. Wchodzimy do partycji EFI dysku systemowego. Otwieramy partycję EFI i tutaj w katalogu kekst musimy skopiować aż 3 keksty odnośnie właśnie Bluetootha. Tym razem one są tutaj w katalogu Bluetooth kekst. Wszystkie je kopiujemy tutaj. Jeden, drugi, trzeci. I teraz musimy je oczywiście tutaj w zakładce kernel wrzucić. Robimy sobie 3 miejsca. I tak po kolei, kolejność też jest tutaj ważna. Najpierw ten jest tu. Potem ten kekst. Ten. Dobra. Tutaj już nie dodajemy żadnych innych parametrów, ale muszą być właśnie te 3 keksty dodane tutaj. Zapisujemy sobie ustawienia. I znów resetujemy system, z tym, że tutaj czasami potrzebny jest dwukrotny albo nawet trzykrotny reset, bo tam instalacja może się zatrzymać w czasie właśnie wgrywania tych kekstów. No w każdym razie restartujemy.
I znowu jesteśmy po restarcie systemu i teraz sprawdzamy, czy ten Bluetooth jest aktywny, czy też nie. W raporcie systemowym Bluetooth, no i widzicie, tutaj widać jest Broadcom, jest wykrywany, czyli Bluetooth jest zainstalowany, wszystko jest ok. Jeszcze ważna sprawa przed instalacją Bluetootha, czego nie powiedziałem wcześniej, tutaj w USB musi być cokolwiek, jeżeli instalujecie Bluetootha, sprawdźcie, czy ten Bluetooth jest w ogóle wykrywany jako urządzenie. Bo jeżeli nic tutaj nie ma przed instalacją, to znaczy, że macie nieaktywny port USB, no i wtedy taka instalacja tych sterowników nic nie da. Tutaj jeszcze można zobaczyć Bluetooth, no jest aktywne, nic nie jest podłączone aktualnie, jest ok. I teraz tak, teraz jeszcze taka sprawa, no co jeśli to nie zadziała, to tutaj jeszcze przygotowałem taki no zestaw ustawień ostatniej szansy, można powiedzieć, która może zadziałać w przypadku jakichś innych kart. I to są te trzy komendy tutaj, które możecie sobie wpisać, oczywiście jeżeli to nie zadziała, dodatkowo w NVRAM. Czyli jeżeli tutaj macie Open Core Konfigurator, otwieramy jeszcze raz. NVRAM, to możecie skopiować, jak leci wszystko, copy i tutaj i to są takie dodatkowe ustawienia, które mogą wspomagać właśnie tam sterowniki do innych kart. Natomiast no nie można dokładnie powiedzieć, czy dana karta na 100% Wam się tutaj uruchomi. No, no tutaj jeżeli klikniemy sobie jeszcze na te chipsety, które są tutaj wymienione, no to na pewno ten 94360 jest bardzo pewnym chipsetem. No inne, tak jak mówię, tutaj po prostu no nie ma pełnej gwarancji, że Wam się to uda. Jeżeli zainstalujecie jakiś chipset z tej listy, no to dajcie znać w komentarzach, może zrobimy jakąś bazę tych chipsetów. Ja w tym momencie mogę tylko zagwarantować tę instalację tej karty o tym chipsecie, dokładnie 4331. Nie mam też dostępu do wszystkich, nie instalowałem wszystkich tutaj tych kart. Poza tym no jest jeszcze mnóstwo ustawień, które tutaj można zmienić, ale no to byłby temat na kilka godzin, także to nie ma sensu po prostu tego ciągnąć. Natomiast myślę, że no ten sposób, który przedstawiłem tutaj, no dotyczy większości kart bardzo popularnych na rynku, no i na pewno komuś tam to pomoże. I jeszcze uwaga, no jeżeli robicie to wszystko, zawsze trzeba mieć kopię systemową, przynajmniej EFI. Tutaj łatwo jakiś błąd, system może w ogóle nie wystartować. Także jeżeli robicie cokolwiek tutaj właśnie w tych kekstach, to zawsze mieć jakąś kopię systemową. No to jest podstawa. No cóż, i to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania następnych produkcji.